U nas chyba lepiej. Wchodzę w drogę. Ale przepraszam. Zabawki. Świeczniki. A nie, kwietnik. A gdzie pan jest więcej? W domu czy w trasie? W domu. Jednak. Gdzie? Pani dom to jest dom, nie? Tutaj, w Czaczu? No coś by się tam znalazło. A tak poważnie, niech pan powie, więcej się da zarobić na tym niż na budowlance? Wie pani co? Raz jest tak, raz jest tak. Dlatego pani nie powiem, czy więcej, czy mniej. W każdym bądź razie jest lżej. O. I ciekawiej. Ja wiem, czy ciekawiej. A co pan zrobi? Jeździ pani po świecie. Wszędzie. Pani się przejedzie, zobaczy pani, jak jest ciekawie. No dobra. No jaki problem, weźmie pani ekipę, pojedzie pani tam i pani pohandluje, weźmie pani auto, nakupi pani towary, przyjedzie pani tu, sprzeda pani, będzie pani wiedziała wszystko dokładnie. I może nawet mi się to bardziej opłaci. O, dokładnie. Pani powie, co pan najciekawszego znalazł na tych wystawkach? Nic nie znalazłem ciekawego, bo z reguły się kupuje, a ciekawe rzeczy to no, wszystko jest ciekawe. Takiego... Dla mnie pani ciekawą rzeczą będzie to, a dla kogoś innego, co innego, ja pani nie no powiem. Nie, ale tak, że pan miał takie poczucie, o rany, ale znalazłem, to mi się naprawdę opłaca, albo to mi się podoba. Nie było jeszcze. Cały czas czekam. A szuka pan? No, szukam. A czego? Nie wiem czego. Co będzie najciekawsze? A dla pani co by było na dzień dzisiejszy? Też pani nie wie. Ja wiem. No nie wie pani. No to jak ja mogę pani powiedzieć? Szklana, ryba. A co pan by sprzedał fajnego? Wszystko i nic. A, to nie, ja właśnie nie chcę. Ja tutaj nie handluję. A co pan robi? Tak patrzę. I czego pan szuka? No, a czego można szukać? No, wszystko. Szczęścia. Szczęścia, mebli. To się da. Czegoś konkretnego, czy na handel? Nie, do domu. Do domu? No. A o jakim meblu pan marzy? Pewnie, ja zgadnę. Nie, że marzy. Skórzana kanapa i barek. Nie, nieprawda. Nie? Nie marzy pan o barku? Na kółeczkach taki? Nie, coś, jakiś rodzynek trzeba znaleźć. No właśnie, ale co to jest ten rodzynek? No nie wiem już. Co by pan chciał znaleźć? No nie wiem, właśnie chodzę i szukam. No ale trochę coś tam panu po głowie chodzi. Nic, na razie. Szuka pan marzenia? Marzenia? Szukam tak jak każdy. A pytanie? Dzień dobry. Dzień dobry. To taki przydomowy interesik? Znaczy kuzyn to prowadzi. Aha, zamiast pomidorów? Zamiast pomidorów. Dokładnie. Niech mnie pan nie kameruje, bo by twierz pęknie. Proszę, tutaj do wystawki. No. Ludzie przyjeżdżają ze świata. Tak, tak. To z tego względu jest fajnie. Tak? No, z tego jest fajnie, bo... Jakieś takie światy nowe, jakieś co no, widać? No, inne jakieś... twarze też są, tak? Bo przyjeżdżają właśnie i Arabowie tu byli, i Murzyni. No. Tak? I Ukraińcy, także jest tych ludzi dużo i właśnie ze wschodu, z zachodu, z różnych stron, z całej Polski. A co najfajniejszego było tutaj z takich przedmiotów? Wy pani same kupiłyście? My jeszcze nic te komody, nie stare meble, coś takiego nam się podoba. Te starocie. Aha. Takie, te meble. Te starocie. Aha. To są piękne. Tu no. Mają na drugiej stronie. Piękne. Umeblowała pani wszystko po nowemu w domu? Jak? Nie? No nie, jeszcze nas na to nie stać. No jeszcze mama nie. Ma za małą rentę, ja trochę za mało zarabiałam, teraz więcej, więc może będzie. Wszystko można, co tu bomba leży? Wszystko no, można nie, kupić. To jest chyba, ale co to jest? Chyba myślałam, że to zapalnik do bomby. Chciałaby pani gdzieś dalej pojechać w świat? Jakby była taka okazja, to pewnie, że tak. A dokąd? Co się marzy? Szczerze nie wiem, co się marzy. Może chociaż Polskę zwiedzić, o, bo jeszcze nie byłam na przykład w okolicach Warszawy, tamtych stron. W Warszawie pani była, czy nie? Nie, nie byłam, nie. A jest coś takiego, czego pani nie ma, by pani chciała mieć? No chciałabym mieć ładnie w domu, a tego nie mam jeszcze. No bo finansowo nas nie stać jeszcze. No. A jak to jest ładnie w domu? No nowocześnie, no
piękne kacheleczki, płytki, a to jeszcze mam wszystko starodawne. Meble jakie właśnie takie. No. A meble by pani chciała takie, jak tutaj sprzedają, czy to znaczy takie z wystawek, takie z wystawek. No, takie z wystawek. Starodawne jakieś komody, czego, coś takiego. Bo mam pusty pokój, już tyle lat i tak to stoi ten pusty pokój. Dlaczego? No bo nie mam fundusza. No. Żeby umeblować. Trójkąt bieramy, tam zaraz załatwimy jakieś leżaki. O właśnie, ma pan jakiś leżak tutaj? To lecę do mnie do góry. No może tutaj, słuchajcie. No pięknie. Każdy może powiedzieć, co chce. O tym, jak jest fajnie w Czaczu. A, żona decyduje. Ale może żona tędy? A może? Tata z synem, chodźcie tutaj. Pan też. Tak, oczywiście. To rodzinna. Telewizja rodzinna, proszę pana. Jak to? Żartuję pan. Proszę bardzo tutaj. Proszę bardzo. Proszę nie. Co mamy mówić? Komu? Do kamery, do pani? Ludności całej, ludzkości. Proszę powiedzieć, co kupiliście? Kupiliśmy mnóstwo rzeczy. Bardzo fajna inicjatywa. Czacz górą. W ogóle nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, nie spodziewaliśmy się takiego czegoś. Kolega mówił, że do czaczy czy do czacza, nie wiemy jak się wymawia, nie będzie czaczacza. W każdym razie przyjechaliśmy, kupiliśmy mnóstwo rzeczy. Jest super. Młody. Ja się cieszysz mogę się? Tylko zgodzić z zdaniem taty. No, naprawdę a bunt, inicjatywa czaczowska. No jaki właśnie, to jest w ramach buntu pokoleniowego, bo się wyprowadza. O to chodzi. To o czym pan marzy tak naprawdę? Przeważnie o pieniądzach się marzy. I o mieszkaniu, nie? Antyczne rzeczy i miedziane na półeczkach poukładane. Te miedziane takie dzbanuszki. Właśnie różne takie obrazy, coś takiego. No, to można powiedzieć właściwie, że to może być i w Polsce, i za granicą. Kupiłam łyżwy dla siebie i dla siostry. No. No, nie, że na półkres, A dlaczego w Czaczu? Przyjeżdżam do pasy, że za gęsto przyjeżdżam. A skąd pan przyjechał? Ja przyjeżdżam, jeździć. Ja nie jeżdżę rysze. Przepraszam? Ja nie jeżdżę rysze. To do kawałek tutaj, do kawałek. Jeszcze chce? Tak. Może chce pan kogoś pozdrowić? Nie, tak. Nie. No. Telewizja objazdowa. Na tym jeszcze objazdowa nie jeździła i nie pojedzie.